Witam Państwa, Marta Ulman, zapraszam na magazyn miejski. Zakończyły się prace przy wykonaniu odwiertu geotermalnego w Dębicy. Wystawa malarstwa i rzeźby Nikifory w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. Trendy mody karnawałowej. Zakończyły się roboty w wykonaniu odwiertu geotermalnego Dębica. Pod ziemią znajdują się wody geotermalne. Teraz otwór częściowo zostanie zlikwidowany, a w przyszłości być może prowadzone będą dalsze prace. Odwiert badawczy miał dać odpowiedź na to, czy na naszym terenie znajdują się wody, które można by było wykorzystać w ciepłownictwie. Prace ruszyły jesienią ubiegłego roku. W styczniu otwór osiągnął głębokość końcową 3400 metrów. Podczas wiercenia otworu na głębokości pomiędzy 1900 a 2800 metrów stwierdzono wody termalne o temperaturze 65 do 70 stopni Celsjusza. W tej chwili będą trwać badania, nie likwidujemy go, tylko po prostu zalejemy wodą i będziemy czekać na odpowiednie decyzje i będziemy chcieć tą wodę wyciągnąć z tej głębokości 2800. W przyszłości być może prowadzone będą dalsze prace, które będą polegać na badaniach geofizycznych celem możliwości wydobycia wód. Koszt wykonania odwiertu to blisko 21 milionów złotych. Dofinansowanie wyniosło 19 milionów 650 tysięcy złotych. Jeszcze tylko kilka dni w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury będzie można oglądać wystawę malarstwa i rzeźby Nikifory. Do 9 lutego w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać obrazy i rzeźby 5 artystów pochodzące z kolekcji Roberta Pienkosia. Są to artyści reprezentujący nurt sztuki naiwnej. Sztuka cechująca osoby, które nie posiadające wykształcenia plastycznego, artystycznego, nie są absolwentami żadnych uczelni, ale taki wewnętrzny imperatyw nakazywał im tworzyć, malować, rysować, rzeźbić, zajmować się grafiką. Unikatowe prace to obrazy Nikifora. Artysta mieszkający przez całe życie w Krynicy i tam też tworzący, postać znana i spotykana na krynickim deptaku, ale to kwestia lat 60. gdzie wtedy był najbardziej tam widziany i widoczny i jego prace trafiły do setek albo i tysięcy osób, ale w różny sposób były potraktowane. Oprócz prac Nikifora można zobaczyć rzeźby znanego w całej Polsce artysty Juliana Stręka, a także Stanisława Czarneckiego, Mariana Grabowskiego i Stanisława Jaskra. Jakie trendy mody panują podczas tegorocznego karnawału? Co należy założyć i gdzie szukać tych najmodniejszych kreacji? Sprawdzili reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Do końca karnawału zostało 3 tygodnie, więc kto jeszcze planuje wyjście na bal lub imprezę, może znaleźć ładną kreację po atrakcyjnej cenie, bo w niektórych sklepach trwa finał wyprzedaży. Błyszczące cekinowe bluzki czy spódniczki oraz nieśmiertelna czerń od lat królują w karnawałowej modzie. Oprócz czarnego koloru w karnawale pięknie będzie wyglądać granat, zieleń czy burgund. Im suknia bardziej lśni, tym jest bardziej trendy. Kobiety przede wszystkim preferują sukienki, także przede wszystkim sukienka. Oczywiście dozwolone są kombinezony, ale najważniejsze to jest właśnie to, żeby był jakiś dodatek bardziej efektowniejszy. Podczas tegorocznego karnawału każda długość sukienki jest modna, a to, czy wybierzemy maxi czy mini, zależy od naszego indywidualnego gustu i stylu imprezy. W obecnym sezonie każda długość sukienki jest modna. Zależy to, w jakiej długości najlepiej czuje się klientka. W trendach dalej pozostają takie nienachalne prześwity, jakieś hafty, które też są bardzo kobiece.
Błysk zapewnią także połyskujące dodatki, bransoletki, wisiorki czy długie kolczyki. Wszystkim paniom i panom życzymy, aby podczas tegorocznego karnawału wyglądali wyjątkowo. I to wszystkie informacje na dziś. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.